Gdy już udało ci się nazbierać mnóstwo pięknych grzybów, zapewne szkoda ci wyrzucić niektóre z nich, gdy po przekrojeniu okazały się być podziurawione przez robaki. Na tym właśnie polega ból związany ze znalezieniem dużych podgrzybków i borowików, że czasami robaki docierają tam pierwsze przed tobą. Z dziada na pradziada zdrowe grzyby przeznacza się do mrożenia, marynowania czy też do zup, a do suszenia przeznaczało się grzyby lekko podziurawione ze śladowymi dziurkami po robakach i oczywiście zdrowe, duże też, zależnie od zapotrzebowania. Choć można natrafić na zalecenia moczenia grzybów w wodzie z solą, żeby pozbyć się robaków, to grzybów do suszenia się nie myje ani nie moczy, bo ciężko potem je wysuszyć. A te starsze egzemplarze dosłownie się rozpuszczą podczas suszenia. Należy je oczyścić szczoteczką o miękkim włosiu lub pędzelkiem. Robaki podczas suszenia wychodzą z grzyba i też się suszą, dlatego te drobinki, które zostają na tacy, wyrzucamy. Do słoika zgarniemy tylko duże plastry. Te białe robaki to larwy muchówek, które same w sobie nie są toksyczne. Muchówki to owady, do których należą m.in. komarnica warzywna, moskit, mucha domowa, zmrużek, ochotka czy też łowik. Mamy świadomość, że owady przenoszą różnego rodzaju drobnoustroje czy wirusy bądź choroby, ale przecież nikt nie spożywa grzybów na surowo, a poddane obróbce termicznej. Obróbka termiczna usuwa wszelkie bakterie i wirusy. Doświadczeni grzybiarze odrzucają grzyby z robakami, gdyż powodują niestrawność i dlatego nie są przez nich zbierane. Więc to nie spożycie robaka powinno nas martwić. Fakt, że grzyb ma robaki, może oznaczać, że grzyb gnije. Jeśli gnije, istnieje możliwość zatrucia pokarmowego zgniłymi grzybami. Według danych Państwowej Inspekcji Sanitarnej, nieswoiste zatrucia mogą się zdarzyć po spożyciu grzybów jadalnych, gdy będą one przejrzałe, zepsute lub stare. Zawarta w nich cholina pod wpływem bakterii może przejść w związek o działaniu podobnym do muskaryny, silnie działającej toksyny, która znajduje się m.in. w muchomorze czerwonym. Grzybów nie wolno zbierać do reklamówek i plastikowych wiaderek. W wyniku braku dostępu powietrza ulegają one zaparzeniu, a zawarte w nich białko ścina się i ulega rozkładowi. W ten sposób grzyby jadalne stają się trujące i mogą wywołać poważne zatrucia pokarmowe. Grzyby należy zbierać wyłącznie do przewiewnych koszyków wyklinowych lub łupianek. Mocno zarobaczone grzyby z dużą ilością żywych robaków wyrzucamy, wszakże chodzi o smak suszonego grzyba, a nie o smak suszonego robaka. Ja mocno robaczywe grzyby przeznaczam do tworzenia grzybni w ogrodzie pod drzewa, z którymi tworzą symbiozę.